No jaj. Na serio, nie filmuj. Zacząłeś. Bo mi wkurzy. Co się stało się? Co dzisiaj gotujemy? Dzisiaj gotujemy. No mów, co gotujemy? Kapustę z grzochem. Co gotujemy? Kapusta z grochem? Nie, nie, nie. Zapraszamy Państwa na dzisiejszy odcinek programu Gotowanie na zjeraniu. Palimy marihuanę, albo nie, nie, zioło. Podajemy dalej, ponieważ nie możemy gotować. Oczywiście przed gotowaniem... Olej się smaży na patelnicie. Przed gotowaniem trzeba umyć ręce i wytrzeć je. Trzeba. Trzeba wytrzeć. Tutaj się smaży olej na patelni. Smaży się. Z pomieszaną margaryną. Dobra, ale trzeba sejwować ten. Margaryna jest tania, więc... Czas na tym, żeby... Dobra, to... No działaj, no to masz. Teraz już przygotowaną, wcześniej przyrządzoną cebulę szatkujemy na kosteczki. Na małe kosteczki. Zapierdalasz ostro. Zapomniałam dodać, że to jest cały... Kiełbasa po polsku nie, jest. To jest... A co to jest tam? Co to jest? O. Zapomniałam dodać, że to jest ten, że to jest wydanie świąteczne na swoim. Olej się bardzo smaży, się aż pryska wszędzie, trzeba zmniejszyć prąd. Daj, masz, ja zmniejszę. Dajemy na kóreczkę albo na trójeczkę, przepraszam. Niech troszkę się wyschodzi. Część poszatkowanej cebuli rzucamy na patelnię. I mi to był program o gotowaniu. No. Rzucamy na patelnię kosteczki cebuli. Jak będzie się podsmażać? Na kolorowo, bo nie na złoto. Nie będę jej podsmażać na kolorowo, że nie na złoto, bo ta cebula jest z Afryki i jest czerwona. Oryginalnie. I teraz ona się podsmaży na kolor brązowy. Taki kolor będzie. Będzie ładny kolor, będzie ładny. Co do tego będziesz dodawać, do tej cebuli? Do tego będę dodawać na pewno troszeczkę kiełbasy suszonej, którą zaraz Państwu pokażę, jak przygotować. Oczyszczę deseczkę z resztek cebuli. Ładnie się smaży, się ładnie. Wielkie odpakowanie kiełbasy już nastąpiło, niestety. Ale używamy kiełbasy... Co to kiełbasy, za kiełbasy używasz? Według starej receptury. Kiełbasy... Takiej kiełbasy. JBB. JBB suszonej. Polskiej kiełbasy. Takiej. Taka kiełbasa. I teraz tą kiełbasę ja pokroję na jakieś tam kształty. Trochę ten, muszę się napić piwa, żeby mi pomogło. Zdrowie. Pamiętajcie, że przygotowujemy potrawę wigilijną. Tak jest, właśnie. Już można jeść mięso na wigilię. Zaraz zapalę jointa, tylko poczekaj, niech przekroję kiełbasę na kształt takiego półksiężyca. No. I teraz wszystko. Cebula się smaży się, ładnie się smaży się. Cebulę trzeba troszkę przywiększyć, ponieważ musi się smażyć. No dobra, niech ja szybko pokroję tę kiełbasę. Ponieważ... Tak jak mówisz. Musimy szybko działać. Aczkolwiek... Na święta tuż, tuż. Trzeba włożyć w to serce. Uważaj na palce, no. Będę uważać na palce, bo nie chcemy postować na YouTubie wideo. Ciętych palców, tak jak mówisz. Krwią, jedzeniu. Prawie nasza linia będzie postna, oprócz kiełbasy.
Cebula zajebiście wygląda, powiem. Pierog z mięsem. Trzymaj. Już trzymam. Aha, jeszcze proszę sobie posłuchać muzyki, która jest bardzo... Słuchamy wygląda. Jak najbardziej, cały czas. Dobra. Skończę się pierdolić z kiełbasą. Tak, jak mówisz. A co to jeszcze jest? Ciasto jakieś robisz? Ciasto robię, piernik. I kapustu. I kapustu, ale ja wam zaraz pokażę. No. Tutaj jest deska przygotowana, tutaj podsmażamy kiełbasę na większy ogień. Proszę zobaczyć tutaj. No, żeby przyłonaczyło ją dobrze. Pierze się ładnie, ładny piernik, który pięknie rasta. Wow, zajebisty piernik, no. Wszystko na rozdzielaniu. I teraz ugotowałam sobie kapustę kiszoną z... pewnymi dodatkami, czyli śliwki suszone i... nie chcę już. No. Śliwki suszone i grzyby. Wywar z kokonatu. Nie. Nie ma kokonatu. Wyciskamy sobie kapustę pięknie. Którą oczywiście przymyłam wodą wcześniej. Trzeba troszkę ręce opłukać. Aczkolwiek jeden chuj, bo i tak będziesz... Tak jak mówisz. Trzymaj. Ostatni mach. Co tu jeszcze jest? Ogórki są. Cebulu. Zajebania cebulu. Dobra. Teraz bierzemy kapustę. I kapustę staramy się na szybko przekroić. Noże są ostre, ponieważ mamy kucharza w domu. Tak jest. Więc parę takich ciosów wystarczy. Kapusta wcześniej przygotowana, ugotowana w wodzie z grzybami, ze śliwkami i z solą. Aha. Aczkolwiek odważyłam się również dodać śliweczki i suszone oczywiście i troszkę gałki muszkatołowej i lubczyk, bo lubczyk to dobry afrodyzjak. Tak jak na wieczór. Powiedz mi. Teraz proszę Państwa, prawie już gotowy produkt, kapusta z grzybami. Wrzucam ją do miski z grochem, który wcześniej rozgotowałam. Myślałam, że grochu się nie da w godzinę rozgotować, ale jednak dałam radę. Dodałam do niego łyżeczkę masełka i łyżeczkę cukru. Przecisnęłam go przez sito i teraz dodaję kapustę. I się udało się. Widać dobrze, jak składniki się przesuwają, tak? Przestrzeń została naruszona. I teraz, proszę Państwa, mam brudną rękę niestety, potrzebuję sobie mus. I pomieszam teraz cały wytwór naszej wyobraźni. Razem. Proszę tak, przyspieszę trochę. Taki wytwór mojej wyobraźni Państwa wiesz. Proszę Państwa, ale to nie wszystko. Bo jeszcze jest. Co jeszcze do tego idzie? Do tego. Browaru coś? Nie. Nie. Podsmażamy naszą kapustę. Nie kapustę, tylko cebulę. Z kiełbaską. No, zajebiście. Ale jeszcze nie jest gotowa. O, zaparowałaś, kurwa. Zaparowało nam przedtem. O. Proszę Państwa, tutaj przygotowany wcześniej groch z kapustą. Skosztujemy. Mr. Cameraman chce skosztować? Kto chce skosztować, to... Kto kosztuje? Ja skosztuję. Niam, niam, niam. Dobre. Oczywiście nie wsadzimy miski do z powrotem. Zajebiona. Ja zawsze po gotowaniu lubię sobie posprzątać. Czyli ugotowałaś już ogólnie? Jeszcze prawie? Nie. Taki wytwór naszej wyobraźni, który zmiksowaliśmy właśnie ręcznie, będziemy mieszać z podsmażoną cebulą i kiełbaską, aha, które musimy się przysmażyć na złoto, aczkolwiek niestety trochę zjebaliśmy nastawienie naszego
grzejnika tutaj, bo zaczęło się nam gotować, ale to się wszystko naprawi, bo tam jest olej i wszystko pójdzie dobrze. Więc możemy zakończyć nasz filmik, bądź możemy też czekać do końca. Może to zająć nam troszkę dużo czasu. Ale, no, ale ogólnie wiadomo, również możemy postować wam zdjęcie, jak nasz wigilijny dish się prezentuje na sam koniec. A my sobie teraz skręcimy następnego blanta i będziemy dalej się relaksować przed świętami. Dziękujemy Państwu, pozdrawiamy i życzymy wesołych świąt. Na zdrowie. A więc zapraszamy na drugą część naszego filmiku. To już jakby 15 minut później, kiedy, no nie 15 minut, ale może 8, kiedy nam cebulka i kiełbaska się pięknie podsmażyły. Proszę, ja teraz włączę nasz ujebany piekarnik. Tutaj proszę zobaczyć do światełka, jak pięknie się nam to na kolorowo zrobiło. Na lekki kolor brązu karmelizowany. Proszę Państwa, i tak podsmażoną masę z kiełbasy i cebuli wraz z olejkiem i margaryną dodajemy do naszego wcześniej przygotowanego miksu z kapusty, grzybów i grochu. Oczywiście rozgotowanego. I teraz wszystko pięknie razem mieszamy. Proszę zobaczyć. Polewamy seksownie tłuszczem. Tak, żeby cycki były duże. Tak jest. Trzeba o siebie dbać, drogie panie. Proszę pamiętać, że nie trzeba się pierdolić z jakimiś dietami. Tylko potrzebujemy troszeczkę... A ten troszeczkę... Kubuś co to kurwa robi? Czyli to Kubuś jest? A to troszeczkę... To nie będę... To nie pasuje. Nie będę na ten temat tutaj wchodzić. I teraz mieszamy to wszystko. Proszę Państwa. Jeśli chodzi... O, shit, nie trafiłam w miskę. Jeśli chodzi o czas mieszania, proszę Państwa, to jest zupełnie dowolna kwestia. Można mieszać godzinę, można mieszać 3 minuty. Można również mieszać trochę więcej niż 3 minuty, ale mniej niż godzinę. Prawdopodobnie niektóre kobiety mogłyby to sobie zrobić bardziej seksownie tutaj, ale ja lubię na rzeźnicko troszeczkę przemielić wszystko. Niech będzie jasna sprawa. Tutaj niech nam się wyklaruje, także troszkę ciapowate stworzenie, które proszę Państwa teraz jest chyba raczej zapaliczone i właściwie nie, zapomniałam skosztować, więc skosztuję, proszę nie sobie nie przeszkadzać, nałożę sobie troszeczkę. Awesome. Zdecydowanie potrzebujemy tutaj więcej soli. No jak mogło to nastąpić w procesie całego przygotowania, jeszcze nie skosztowałam potrawy. Nie, niesamowite. Dodajemy troszkę soli, a właściwie i trochę więcej. I wiedzą Państwo, ja jestem, nie jestem zwolennikiem, ale mój mąż uwielbia przyprawę tego pana, która nazywa się kucharek. I teraz proszę Państwa, szczypta. Szczypta kucharku. Kucharka, proszę odmieniać poprawną kucharka polszczyzną, więc następną szczyptę tutaj... To dwie szczypty kucharku. Kucharka. Dodaję. Proszę Państwa, teraz przerwa na chwilę, zobaczymy co się dzieje z naszym piernikiem. O, proszę właśnie, piernik. Piernik wyrasta. No dawaj piernika, pokaż. Będzie bardzo pyszny. Very. Proszę Państwa, uchylę rąbka tajemnicy i otworzę piekarnik, który nagle przycichł. Ale pierny. Szybciutko proszę sobie zrobić sneak peek, proszę bliżej. I muszę zamykać, żeby mi nie opadł. Nie wiem, czy piernik może opaść, ale być może może. I proszę Państwa, jako że dodałam troszkę soli, wezmę nową łyżeczkę, trochę to przemieszam. Na pewno będziemy dodawać więcej soli na stole. Niech każdy sobie posoli, jak kto woli. Takie sobie zrobimy. Na pewno myślę, że pierogi z tym byłyby bardzo przepyszne. Przekładamy do miski ładniejszej niż ta, którą mamy teraz. Trochę nieschludnie.
Teraz, proszę Państwa, tutaj wyczyścimy każdy brzeżek, żeby nic się nie zmarnowało. Ciężko pracujemy na nasze pyszne dary tutaj na stole wigilijnym. Tak jest. I proszę Państwa, teraz zajemy. Co z tym będziesz robić teraz? Będziesz ona. No, na pewno to wsadzę do lodówki i jutro na Wigilię będzie absolutnie fantastyczne. Może nie wygląda to najlepiej, aczkolwiek nikt się tym nie interesuje. Będziemy wpierdalać i pić. No to do widzenia. Do widzenia Państwu. Ja sobie skosztuję raz jeszcze. Na zdrówko, smacznego i wesołych świąt życzę.